Tylko RDN Małopolska. 11 minut po godzinie 8. W piątek Arkadiusz Mikuła, wójt Lisiej Góry z nami. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa i tak od razu na wstępie przepraszam za niedyspozycję głosową. No właśnie, wójt troszkę narzeka, że jakiś katrzel go dopada, jakiś katar. To podobno normalne, panie wójcie, podobno tak, wszyscy. W tym momencie, gdzie się nie rozglądniemy, to wszyscy, więc nie jestem odosobnionym przypadkiem, ale próbujemy, myślę, że dam radę. Jak się coś takiego na antenie zdarzy, to państwo na pewno wybaczą, bo pewnie państwo też kaszlą i kichają. Panie wójcie, radni w Tarnowie nie dali wczoraj zgody na zmiany związane z dostosowaniem szkół do reformy oświaty. Poprosili o dodatkowe konsultacje, o czas. U pana podobna sesja 1 lutego w przyszłym tygodniu. Co pan proponuje? Cóż, myślę, że u nas w gminie sytuacja jest trochę mniej skomplikowana z uwagi na to, że wszystkie gimnazja były w zespołach szkół. To były zespoły szkół, szkoły podstawowej i gimnazjum, dlatego nie ma takiego odosobnionego przypadku, gdzie gimnazjum było jakby samo sobie budynkiem, szkołą. To wszędzie był zespół. Zostawiamy w zasadzie tak, jak jest. Sieć szkół będzie w zasadzie niezmieniona. W każdej miejscowości będzie szkoła podstawowa. Chociaż oczywiście były pewne propozycje, były pewne głosy, że być może by należało połączyć szkoły w tych mniejszych miejscowościach, w jednej zrobić, no w jakiś sposób zrobić oddziały, zrobić filie, żeby ograniczyć w jakiś sposób koszty. Natomiast ja cały czas tutaj powtarzam radnym i myślę, że udaje mi się ich przekonać do tego, że jednak szkoły to należy traktować po prostu jako inwestycje w naszą młodzież, w nasze dzieci, w naszych mieszkańców, a nie jako wydatek, więc nawet jeżeli moglibyśmy w jakiś sposób oszczędzić jakieś tam kwoty, pewnie nie strasznie duże, to uważam, że to nie w tym miejscu, szukajmy ich gdzie indziej, tych oszczędności, natomiast na szkołach po prostu inwestujmy w szkoły, bo to jest przyszłość naszej gminy, naszego społeczeństwa. Czyli póki co zostawia pan status quo, a potem zobaczymy, jak będzie. Potem zobaczymy, jak będzie, bo oczywiście mamy przypadek Lisiej Góry, gdzie jest największe gimnazjum i tam być może część budynku zostanie po wygaszeniu gimnazjum do zagospodarowania. Jakieś pomysły mamy, ja o nich już wspominałem niejednokrotnie, natomiast to wszystko przyniesie życie, przyniesie praktyka. Zobaczymy, na co sobie będziemy mogli pozwolić. Panie wójcie, dziś duże i ważne spotkanie techniczne na drodze wojewódzkiej 984 w Nowej Jastrząbce w związku z modernizacją tej trasy planowaną, o tym też mówiliśmy. Mówiliśmy w RDN Małopolska. No właśnie, jestem ciekawa, co mówią mieszkańcy, czego chcą, czego się domagają, co postulują, bo wiem, że mieszkańcy także mają być obecni. Tak, ponieważ jakby jesteśmy już na etapie szczegółów tego projektu, ponieważ no, jakby tylko wczesną wiosną, jak śnieg stopnieje, to drogowcy ruszają do pracy i w zasadzie w tym momencie, w każdym tygodniu praktycznie mamy jakieś spotkanie, czy to w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, czy to w Urzędzie Gminy, dotyczącej przebudowy, modernizacji tej drogi. I takie spotkanie również miało miejsce wczoraj w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie i już wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, w środę i już w środę umówiliśmy się na to, że w piątek jesteśmy na miejscu, ponieważ trzeba doszczegółowić pewne elementy, pewne miejsca, a tego nie da zrobić się zza biurka, więc no myślę, że ubieramy ciepłe czapki i po prostu w Nowej Jastrzębce się spotykamy o 10:30, bo tam mamy kilka miejsc, chociażby z kwestia przeniesienia ewentualnego lub zabezpieczenia zabytkowej kapliczki, która jest tam bardzo blisko skrzyżowania. Jakiś pomysł na nią? Mamy oczywiście pomysł, natomiast musimy to rozpatrzyć z mieszkańcami, czy będzie zgoda na przeniesienie o kilkanaście metrów dalej, na działkę sąsiednią lub na tej samej działce, na której jest. Jeżeli nie, zastanowimy się, jakie są możliwości zabezpieczenia tej kapliczki, żeby przy, po pierwsze, przebudowie, po drugie, potem przy użytkowaniu drogi, no ta kapliczka nie była niszczona. Jest tam kilka innych miejsc, są planowane różne inne inwestycje, nie małe, ale prywatne. Na przykład jest już wydane pozwolenie na budowę dużej stacji paliw przy wjeździe do Nowej Jastrzębki i ten projekt też musi być wykonawstwo skoordynowane z projektem budowy tej stacji. Jest kwestia odwodnień, cieków wodnych. Oczywiście, że dzisiaj. Tak, dlatego po prostu zza biurka się nie da pewnych rzeczy, po prostu idziemy w teren, rozmawiamy, patrzymy na miejsce, bo mapa mapą, papier przyjmie wszystko, natomiast później bywają niespodzianki w czasie budowy i tych niespodzianek chcemy uniknąć, dlatego dzisiaj
w teren. Panie wójcie, nadaje pan nazwy ulicom w Brzozówce. Za chwilę w Pawęzowie, bo właśnie Pawęzów przystępuje do planu zagospodarowania, bo jeszcze nie ma takiego planu. Czy jest jakiś jeszcze bank nie ma. Jeżeli chodzi o Brzozówkę, ulic? To jest to pewna korekta wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania, który przyjęliśmy w ubiegłym roku. Tam nowych nazw nie będzie. Tam nowych nazw nie będzie, to jest to tylko korekta przebiegu, natomiast, aczkolwiek do tego jest niezbędna uchwała Rady Gminy, natomiast rzeczywiście w Pawęzowie przystąpiliśmy już do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pawęzów i tam również przy okazji tego planu zagospodarowania planujemy nadać nazwy ulicom, jak najbardziej to będzie nowe to nazwy. Nowe nazwy. Więc zaprosi pan mieszkańców do oczywiście, współpracy? Że tak, będziemy konsultować to na 100% z mieszkańcami. Jak pojawi się jakiś projekt, pierwsza koncepcja planu zagospodarowania, na pewno ogłosimy konsultacje, będziemy czekać na propozycje mieszkańców. Później... A ma pan jakąś propozycję już dzisiaj, panie wójcie? Nie mam propozycji, tych ulic tam będzie kilkanaście, więc myślę, że na różne ciekawostki, na różne, myślę, że typy nazw znajdzie się również miejsce, natomiast plan zagospodarowania w Pawęzowie jest potrzebny, jest niezbędny. Jest to miejscowość, która rozwija się bardzo szybko. Mieszkańcy chociażby Tarnowa kupują tam działki, budują się, osiedlają się na terenie naszej gminy, właśnie w Pawęzowie w znacznej mierze i chcemy uporządkować, chcemy przyspieszyć ten proces uzyskania pozwolenia na budowę, a także jakby, żeby sytuacja była klarowna, która działka jest w terenie budowlanym, która nie jest. Dzisiaj nie jest to do końca sprecyzowane, trzeba czekać na decyzję o warunkach zabudowy. W momencie, kiedy obowiązuje plan, sprawa jest całkowicie jasna. Potencjalny inwestor patrzy w zasadzie nawet na stronę internetową Urzędu Gminy i wie, czy dana działka jest terenem mieszkaniowym. Ja jestem ciekawa, jak to możliwe, że do tej pory Pawęzów nie miał planu zagospodarowania, że są jeszcze takie miejsca, które funkcjonują bez planu. Plan zagospodarowania, pani redaktor, przyjęcie planu zagospodarowania to jest bardzo trudny i żmudny proces. Wiem. To trwa kilka lat i myślę, że no nie wszędzie, po pierwsze wójtowie może mają tyle odwagi i zapału, żeby ten plan zagospodarowania wprowadzać. Często... Bo to zawsze jakieś zamieszanie na linii samorząd mieszkańców. Ale oczywiście, prawda? Że tak. Na pewno będzie taka sytuacja, że któryś mieszkaniec będzie jeszcze gdzieś tam chciał teren zabudowy mieszkaniowej, a będzie to niemożliwe z różnych względów. No i pewnie ten mieszkaniec wtedy będzie niezadowolony. Natomiast ja również i w czasie kampanii wyborczej obiecywałem, że będziemy systematycznie miejscowość po miejscowości wprowadzać plan zagospodarowania na terenie gminy i ten pomysł realizuje. Panie wójcie, wiem, że najbliższa sesja 1 lutego to także ustalanie limitu godzin i ja tutaj zacytuję, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórym nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze. No to jestem ciekawa, czy dotąd takiego limitu nie było i każdy pracował jak chciał? Oczywiście, że był, to może brzmi tak bardzo poważnie, natomiast no, w zasadzie jest to uszczegółowienie uchwały, mówimy tutaj o pensum dyrektorów, absolutnie nie zwiększamy liczby godzin, które dyrektorzy będą musieli pracować z uczniami. Tutaj absolutnie nie ma takiego pomysłu. Ten projekt uchwały... A były takie obawy? Nie wiem nawet, czy były. Ja powiem szczerze, takiego pomysłu nawet przez chwilę nie miałem. Dyrektorzy mają mnóstwo zadań administracyjnych, prowadząc swoje szkoły i uważam, że ta liczba godzin, która jest obecnie obowiązująca, jest... Czyli jaka? To jest w zależności od liczby dzieci w poszczególnej szkole, więc musielibyśmy się tutaj troszeczkę na ten temat rozwodzić dłużej, więc nie wchodzimy w szczegóły, natomiast w stosunku do wielkości szkoły uważam, że są proporcjonalnie dobrane te godziny i uważam, że dyrektorzy jakby nie są w żaden sposób pokrzywdzeni, natomiast ta uchwała absolutnie nie zwiększa liczby godzin, uszczegóławia po prostu pewne zapisy. Za 9 tysięcy złotych, panie wójcie, sprzedaje pan i z tego co wiem, właśnie dziś podpisuje pan umowę, sprzedaje pan wysłużony, bo z 1970 roku wóz strażacki. Kto go kupił? Kupił, cóż, jest to bardzo solidny pojazd. A jednak pan go sprzedaje. Tak, ponieważ kupiliśmy nowy samochód do jednej z jednostek na terenie gminy. Ten samochód został przekazany do mniejszej jednostki, natomiast ta jednostka jakby sama, strażacy poprosili, że dwa samochody w tak małej jednostce nie są im potrzebne i wolą samochód lekki. Ten samochód, który sprzedajemy, to jest samochód typu średniego, natomiast ma on
dużą zaletę. Po pierwsze, jest w bardzo dobrym stanie technicznym, po drugie, ten samochód ma napęd na wszystkie osie i nie ukrywam, że strażacy z jednej z podtarnowskich gmin, jakby tej południowej części powiatu, tam gdzie mamy teren górzysty, gdzie taki tego typu samochód z napędami naprawdę zda świetnie egzamin, zgłosili się, oglądnęli, samochód się im bardzo spodobał i rzeczywiście dogrywamy szczegóły i detale. Jak pan podzieli te 9 tysięcy? Na co zostaną przeznaczone? No te 9 tysięcy zostaną przeznaczone na jakby bieżące utrzymanie, funkcjonowanie straży pożarnej, więc zresztą strażacy mają z roku na rok w gminie Lisia Góra coraz większy budżet, doposażają jednostki nowym sprzętem, dbamy o to, żeby byli bezpieczni, żeby byli dobrze wyszkoleni, żeby byli dobrze ubezpieczeni, bo to też jest bardzo ważne, a nie wszyscy o tym pamiętają, więc na pewno te pieniądze zostaną spożytkowane na to, żeby jakość strażaków, ich bezpieczeństwo w czasie udzielania pomocy, w czasie zdarzeń, których mają bardzo dużo, w tamtym roku ponad 350 razy wyjeżdżali do różnych zdarzeń, więc te pieniądze zostaną na to przeznaczone, żeby tu bezpiecznie udzielali pomocy. Około 100 dzieci, panie wójcie, w czasie ferii, czyli już za chwilę, będzie się uczyło jeździć na nartach. Ciekawy pomysł. Są jeszcze wolne miejsca? Nie ma już wolnych miejsc. Tutaj jakby dyrektorzy w ramach szkół te miejsca wyznaczali i zbierali chętnych. Natomiast to jest drugi rok rzeczywiście z rzędu, kiedy bierzemy udział w programie Jeżdżę z głową i nasze dzieci... Gdzie będziecie jeździć z głową? Będziemy jeździć z głową na stoku w Jastrzębiej i tam około 100 dzieci z naszej gminy będzie uczyło się jeździć przez pierwsze 5 dni ferii. Świetny program, w tamtym roku się bardzo sprawdził, rodzice byli bardzo zadowoleni, dzieciaki również, 5 dni intensywnej nauki jazdy na nartach, warunki są w tym roku świetne, rodzice dopłacają do całego programu tylko 100 zł na jedno dziecko. Bo jest dofinansowanie. Jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w granicach 10 tysięcy złotych i Urząd Gminy prawie 15 tysięcy złotych dopłaca do programu, ale naprawdę aż radość patrzeć, jak dzieciaki uczą się jeździć, jak to wygląda pierwszego dnia, jak to wygląda piątego dnia, to jest przepaść. Czy pan jeździ na nartach? Jeżdżę na nartach, bardzo lubię. Jest kłopot standardowy, oczywiście z czasem, natomiast miałem już okazję w tym roku poślizgać się i pewnie, jeszcze... mam nadzieję. Bezkolizyjnie. W przeszłości zdarzały mi się różne kontuzje, natomiast staram się ostrożnie jeździć. No to dobrze, to jeszcze mamy jakąś minutę na rozmowę. To panie wójcie, poza nartami, jeszcze jakie inne sporty zimowe? Myślę, że jeżeli chodzi o sporty, powiem szczerze, że jeżeli musiałbym, to bym przejechał, niekoniecznie, ale no nie są mi obce, zdarzało mi się, natomiast nie jest to jakieś moje hobby. Rzeczywiście, jeśli chodzi o zimę, to narty przede wszystkim. W lecie możemy rozmawiać pewnie o trochę liczniejszych dyscyplinach. Gama jest trochę większa. Trochę większa, jak to latem, pewnie rower, pewnie piłka. Chociaż zimą też na hali można grać i to się też zdarza. Także jakby ta zima to jednak te narty. Arkadiusz Mikuła, wójt Lisiej Góry z nami o poranku w piątek. Dziękuję za rozmowę. To proszę skorzystać troszkę z tych ferii, panie wójcie. Będę pojeździć próbował. Na nartach, skoro pan jeździ. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie.